pacjenci, którzy przynajmniej raz mieli do czynienia z hialuronidazą, rozpuszczając powikłania po kwasie hialuronowym, szczególnie te powikłania najczęściej dotyczą ust, szczególną wagę przywiązują do bezpieczeństwa preparatu. Czyli moje pierwsze pytanie, ile mililitrów podać za jednym razem, żeby było bezpiecznie? Powikłania w przypadku zabiegu modelowania ust kwasem hialuronowym zdarzają się najczęściej, dlatego że najczęściej wykonujemy ten typ zabiegu. Tak? To jest jednak przewaga zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, to tak na początku. Natomiast jeżeli chodzi o ilość podawanego preparatu, ja zwykle staram się przestrzegać takiej reguły, żeby na jeden zabieg nie podawać więcej niż 1 ml. materiału. Jest wtedy mniejsze ryzyko migracji, kwas się lepiej układa. Zawsze można po miesiącu czasu dostrzyknąć, natomiast zaczynamy od 1 ml. A jeżeli chodzi o sam kwas hialuronowy, o same preparaty, czy możemy je w jakiś sposób podzielić na te mniej lub bardziej bezpieczne? Na czym to polega? Generalnie tak. Stopień bezpieczeństwa zależy też od stopnia usieciowania wypełniacza. Jeżeli jest wypełniacz bardziej usieciowany, jest większe ryzyko wystąpienia na przykład grudek. Usta są wtedy bardziej twarde, a jest mniejsze ryzyko migracji. Natomiast jeżeli jest mniej gęsty preparat, kolokwialnie mówiąc rzadszy, zwykle wtedy się lepiej układa, jest mniejsze ryzyko nagłuski, natomiast jest też większe ryzyko niestety migracji materiału. To są takie niegroźne powikłania. Natomiast na powikłania groźne, czyli ropnie, martwica skóry, porażenie nerwów, tak naprawdę nie ma wpływu gęstość wypełniacza. Zawsze może do tych powikłań dojść, musimy mieć tego świadomość. Najważniejsze jest to, żeby później osoba, która wykonuje ten zabieg, umiała sobie poradzić, zwłaszcza z najgorszymi powikłaniami typu martwica, które często widać już zaraz w trakcie zabiegu. O kwasie hialuronowym najczęściej mówi się, że jest to substancja naturalna. Co to znaczy? Dla mnie substancja naturalna to taka, która pochodzi z natury. Została wyprodukowana na bazie czegoś naturalnego, czegoś, co jest wzięte z przyrody. No, kwas hialuronowy nie do końca jest substancją naturalną, tak? Dlatego że mamy tam wiele substancji syntetycznych. A na co pacjent powinien zwrócić uwagę, wybierając preparat? Specjalista to jedno, ale od strony pacjenta. Czy jest coś, co pacjent powinien wziąć pod uwagę, rozważając dobór preparatu do swojego zabiegu? Wydaje mi się, że ta rozmowa odnośnie doboru preparatu powinna się odbyć między lekarzem, zabiegowcem a pacjentem. Czyli na konkretnym przypadku już. Czyli na konkretnym przypadku odnośnie oczekiwań pacjenta, odnośnie wcześniej wykonanych zabiegów, bo to też jest istotne, tak? Odnośnie występowania wcześniej ewentualnych powikłań po zabiegu, tak? To wszystko ma znaczenie. I dopiero wtedy dobieramy indywidualnie preparaty do wypełnienia. Poprzednio pokazywałyśmy zabieg hialuronidazy, rozpuszczenia powikłań po kwasie hialuronowym w ustach. Teraz czas na zabieg powiększania ust. Czy ten zabieg będzie czymś się różnił od takiego tradycyjnego powiększania? Czy hialuronidaza w jakikolwiek sposób wpływa na późniejsze powiększanie ust? Tak, może zacznę od końca tego pytania. Hialuronidaza wpływa na późniejszy efekt powiększenia. Zazwyczaj wtedy powiększenie ust jest mniejsze niż wcześniej. I tak ilość kwasu hialuronowego musi być dobrana indywidualnie i tak nie przekraczamy 1 ml na zabieg. Pacjent może po prostu przyjść po jakimś czasie i dostrzyknąć preparat. Natomiast nawiązując też do tego, że powiedziałam, że dobieranie preparatu musi być indywidualne. W Pani przypadku również było indywidualne dobranie materiału, w związku z tym, że powikłaniem po Pani zabiegu była migracja preparatu, jak i guzki niezapalne. W związku z tym dobrałam preparat, który w moim doświadczeniu najmniej migruje i zazwyczaj nie daje guzków
jakichkolwiek, tak? Niezapalnych i zapalnych. Mówimy tutaj, tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, o preparacie Revolax. Jak długo ten preparat, wiem, że dla wielu pacjentek, może inaczej zapytam, dla wielu pacjentek ma znaczenie, dla mnie też trwałość tego preparatu. Jak trwałym preparatem z Pani doświadczenia będzie Revolax? Od 6 do 8 miesięcy możemy się cieszyć efektem, natomiast jak sama Pani dobrze wie, ta wchłanialność kwasu hialuronowego zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od działania naszej własnej hialuronidazy, tak? Więc ciężko jest powiedzieć na 100%, że dany preparat, mimo że na ulotce napisane jest, że od 8 do 12 miesięcy możemy się cieszyć efektem, czy akurat w Pani przypadku będzie dokładnie tyle. Mam zarówno pacjentki, które mają efekt 3 miesiące, jak i takie, które mają efekty 2 lata, tak? Więc to po prostu jest mocno indywidualna sprawa. Skoro wiem już, że Revolax, to powiedzmy jeszcze, który z Revolaxów, bo w gamie są 3 preparaty, będzie najbardziej odpowiedni do tego zabiegu? Generalnie do wypełnienia ust mamy 2 preparaty z tej gamy. Pierwszy to jest Fine, jest to bardzo plastyczny wypełniacz do naturalnego modelowania ust. Zwykle przeznaczany przeze mnie do modelowania ust, które są poddawane pierwszemu zabiegowi. Dlatego, że wtedy pacjentki nie do końca wiedzą, kolokwialnie mówiąc, z czym to się je. Ten preparat... Ale dobrze rozumiem, że on będzie bardziej nawilżał te usta, niż dawał efekt wolumetryczny? Będzie dawał efekt wolumetryczny, natomiast nie będzie to taki efekt jak w przypadku DIPA. A tak? Czy jest możliwość połączenia w jednym zabiegu 2 preparatów? Nie. Nie. Nigdy nie łączymy 2 preparatów w trakcie tego samego zabiegu, już abstrahując od tego, że te oba preparaty są pakowane po 1,1 ml, więc to już sama ilość by dyskryminowała prawidłowo wykonany jeden zabieg. A czy gęstość preparatu w jakiś sposób wpływa na technikę, a co za tym idzie efekt końcowy, czyli ten wolumetryczny efekt? Gęstość wpływa na efekt wolumetryczny, dlatego że w przypadku kwasu Revolax Deep ten efekt wolumetryczny będzie większy, tak? Natomiast nie wpływa to na technikę podawania. Powiedziała Pani o 2 preparatach, a mnie jeszcze ciekawi, czym jest SubQ. Do czego ten preparat będzie służył i dlaczego nie mogę akurat tego preparatu? Dlatego, że preparat Revolax SubQ jest to preparat stosowany do wolumetrii twarzy, czyli do modelowania policzków, okolicy skroniowej, brody, kątów żuchwy, linii żuchwy. W ustach generalnie ten preparat nie sprawdza się, dlatego że jest większe ryzyko powstawania guzków niezapalnych. Czyli dzisiaj stawiamy na Revolax Deep. Oczywiście. I zapraszamy do obejrzenia efektów.